Ja jestem Jahwe i to na mnie się wspierasz. Do mnie przychodzisz i medytujesz. To mnie wzywasz w modlitwach. Zatem nie niepokój się, bo to mnie uwielbiasz, a nie kogoś innego. On odnosi się do moich momentów niepewności dotyczących tego orędzia. Moim pragnieniem jest to, aby wszystkie moje dzieci powróciły do mnie. Córko, wyniosłem cię dla tego orędzia. Czy chcesz wypełnić moje słowo, Vasulo? Czy jesteś gotowa nadal pracować dla mnie? Tak, panie, dopóki rozpoznaję, że to pochodzi od Jahwe. Maleńka, ja jestem Jahwe, miej mój pokój, maleńka i wzrastaj. Niech nigdy nie męczy cię pisanie. Pozwól mi posługiwać się tobą aż do końca mojego orędzia. Mała, kto jest twoim ojcem? To pytanie mnie zaskoczyło. Ty. Ja jestem. Ty jesteś moim potomstwem. Jesteś moja. Moje dzieci odwróciły się ode mnie, a ich serca zlodowaciały od egoizmu. Zapomniały o mnie. Chcę je zapytać. Dlaczego mnie odrzucacie? Co uczyniłem, że wam się nie podobam? Czy kiedykolwiek dałem wam do zrozumienia, że gniewam się na was? Dlaczego obawiacie się stanąć przede mną? Umiłowani, nie potępię was z powodu waszych grzechów. Przebaczam wam teraz. Nie zamknę drzwi przed wami. Zaprawdę powiadam wam, ja mogę przebaczyć milion razy i z otwartymi ramionami stoję przed wami, prosząc was o powrót do mnie, abyście odczuli tę miłość, jaką pragnę wam dać. Pozwólcie mi zapalić wasze serca. Przyjdźcie mnie poznać. Przyjdźcie wy, którzy unikacie mnie i lękacie się. Wy wszyscy, którzy mnie nie znacie, przyjdźcie. Zbliżcie się do mnie, a zrozumiecie, że jestem Bogiem pełnym miłości, pełnym litości i pełnym miłosierdzia. Nie odrzucajcie mnie, zanim jeszcze mnie poznacie.